No to, szanowni państwo, nie pozostało mi nic innego, jak ogłosić, że rok akademicki w Akademii rok akademicki 2020-2021 w Akademii Pedagogiki Specjalnej rozpoczął się. No i teraz uczta, ponieważ uczty innej dzisiaj nie będzie, za co już państwa przeprosiłam, ale uczta akademicka na pewno. Pani profesor, poprosimy o pierwszy wykład. Magnificentium, panie i panowie profesorowie, przedstawiciele społeczności akademickiej, studenci, wszyscy zebrani. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam satysfakcję również jako doktor honorowy tutejszej uczelni, że mogę państwu w tym krótkim przemówieniu starać się przybliżyć coś, co jest istotą mojej pracy zawodowej, a co niestety nie całkiem znajduje zrozumienie w szerokich kręgach społecznych, dlatego że prawo, tak jak każde zjawisko społeczne, bywa przedmiotem manipulacji, gier, kamuflaży i różnego rodzaju stereotypów. To, co chcę państwu dzisiaj przedstawić, to w 10 slajdach próba, wybrana oczywiście, wskazania na to, jakie stereotypy zdarzają się przy dyskusjach o prawie czy myśleniu o prawie i próba wskazania na to, że z tymi stereotypami powinniśmy jako ludzie dążący do prawdy walczyć. Wybór jest oczywiście subiektywny. Kiedy mówimy o prawie, myślimy zazwyczaj tekst. Na tym moim slajdzie jest pokazane stosy dzienników ustaw. Ale to jest jedno ze złudzeń, które zresztą podzielają również prawnicy. Mianowicie, kiedy wszyscy myślą, że prawo to jest tekst, który uchwali parlament, przede wszystkim nie tylko parlament polski w tej chwili, jako członkowie większej struktury europejskiej, również do naszego prawa włączamy to prawo pisane, które jest stanowione nie na ulicy Wiejskiej, tylko gdzie indziej, w Parlamencie Europejskim. Przy czym przestrzegam przed pierwszym złudzeniem. To nie jest tak, że to jest piramida odwzorowana wiernie. To, co jest w Polsce, zbiega się u wierzchołka gdzieś w Brukseli. Nie. To są koncentryczne koła, które częściowo pewną materię współregulują, pewną materię regulują wyłącznie, a pewną materię zostawiają do regulacji wewnątrzkrajowej. A zatem pierwsze złudzenie. Prawo to nie tekst, o czym za chwilę, nie tylko tekst, ale prawo to nie tekst, który powstaje tylko u nas, bo prawo obecnie, to europejskie, ma charakter multicentryczny. I te koła wzajemnie na siebie zachodzą, a kolizja między tymi kołami jest trudna do rozstrzygania i oczywiście jak zachodzą na siebie, to tych kolizji jest więcej i jak się te kolizje rozstrzyga, jest przedmiotem wiedzy określonej, a nie uczucia albo propagandy. Tekst prawa oczywiście znaczy to, co się z niego wydobędzie, bo tekst i znaczenie tekstu to nie to samo. I to jest drugie złudzenie, które żywimy wobec prawa, dlatego że to, co jest napisane, nie stwarza rzeczywistości, chociaż nam się tak czasami wydaje i dlatego mówimy, zmienimy prawo, udoskonalimy prawo, mając na myśli to, że się zmieni tekst. Od samej zmiany tekstu nic się nie dzieje. To dopiero musi być odczytane, interpretacja i wdrożone. Wdrożone. To jest właśnie problem standardu. Proszę zwrócić uwagę, w tym moim slajdzie, nie taką zielonkawą czcionką, ja napisałam te umowy,
policja, administracja, bank, mogłabym wymieniać jeszcze długo. To są wszystkie te podmioty, które swoim działaniem, swoimi pojedynczymi aktami, decyzjami, umowami tworzą prawo. Dlatego, że prawo współcześnie to nie tylko góra dzienników ustaw, jak na moim pierwszym slajdzie u góry, ale również to jest wielka maszyneria. Tak jak maszyneria, ja tutaj pokazałam, to jest chyba zegar wieżowy, to co tam jest na tym moim slajdzie. To są różnego rodzaju przekładnie, no tutaj specjaliści od nauk ścisłych lepiej by mi to powiedzieli, jak to się nazywa. Koła zębate, przekładnie, najrozmaitsze części, które są tworzone nie tylko przez, tak jak tekst w parlamencie, ale przez codzienną praktykę umów, tego, co robi policja, co robi administracja, co robią banki, co robią jeszcze inne podmioty obrotu prawnego. I one tworzą standard, czyli tworzą to, na co możemy liczyć jako podmioty prawa, jako osoby poddane działaniu prawa w funkcjonowaniu aparatu państwowego. Bo z tego, że jest coś napisane w Konstytucji czy gdzieś w jakim tekście, jeżeli później standard nam tego nie zapewnia, no to mamy wtedy rozdźwięk pomiędzy tekstem i standardem. A ten standard jest tworzony, jak powiadam, codzienną praktyką tych wszystkich, którzy powinni działać na podstawie prawa, w granicach prawa i nie przekraczać tego prawa. I proszę zwrócić uwagę fioletową czcionką na samym dole. Ja napisałam to tylko przykładowo. Sądy, Trybunały w Strasburgu, Trybunał Unii Europejskiej, Trybunał Konstytucyjny, sądy i trybunały. To są te podmioty, które w wypadku kolizji, które w wypadku braku ochrony przez prawo, które w wypadku wątpliwości powinny, jeżeli działają sprawnie, porządnie i nie manipulatorsko, które powinny nam zapewnić to, żeby znaczenie prawa odpowiadało standardom demokratycznego państwa prawa, tak jak jest to przewidziane w Konstytucji. Ci nieprawnicy dziwią się zazwyczaj, kiedy spotykają się z takim zjawiskiem, że występują różnice poglądów w kwestiach prawnych. Tymczasem różnice poglądów, wielość interpretacji są zjawiskiem normalnym, a nawet pożądanym. Ale zwróćmy uwagę, w górnym rejestrze moich slajdów napisane są takie etykiety: siła argumentu, argument siły. Dlaczego? Bo interpretować prawo może każdy, może znawca, może laik, może człowiek mądry, może człowiek głupi, każdy. Ale ten, kto nie jest, czyja argumentacja nie ma za sobą kompetencji do określonego wydania tej interpretacji w sposób urzędowy, o czym za chwilę, ten działa tylko siłą argumentu. Siłą logiki, siłą wiedzy o tym, jak wygląda porządna argumentacja prawna i jakie wartości stoją za tą argumentacją. Ja w tych moich slajdach pokazałam adwokaci radcowie. Adwokaci noszą zielony żabot, radcowie noszą niebieski żabot. W środkowym slajdzie przedstawiłam w stroju rektorskim rektora Uniwersytetu, nie już nieżyjącego, rektora Uniwersytetu Poznańskiego, znakomitego cywilistę, moja specjalność, profesora Zbigniewa Radwańskiego. Dlatego, że nauka posługuje się siłą argumentu. Adwokaci i radcowie używają tych argumentów niebezinteresownie, bo ich taka rola. Ich rola jest taka, żeby w granicach swobody znaczeniowej, ta, która daje im możliwość interpretacji, aby oni wybierali interesownie, kierując się aksjologią, korzystną dla swojego klienta. Znamy wszyscy starutki żart, ile pan dyrektor księgowy pyta, życzy sobie, żeby było 2 razy 2? 4? Czy może 6? Otóż to jest oczywiście wyostrzone, wiadomo ile jest 2 razy 2, ale ta anegdota pokazuje gotowość niebezinteresownego interpretatora
do nie tylko nagięcia, ale przekroczenia granic tego, do czego go zobowiązuje métier księgowego, bo księgowy wie, ile jest 2 razy 2. Ale jeżeli zbytnio wczuje się w rolę adwokata swojego dyrektora, widzianego zyskiem, no to wtedy powie, że to jest inna liczba. To jest niebezpieczeństwo, które czyha na prawników, proszę Państwa. Bo wtedy siła argumentu ulega erozji, ulega zepsuciu, korupcji pod wpływem interesu, aksjologii, której nie powinien prawnik ulegać, a ulega czasami. Siła argumentu nauki, no ta powinna być niezależna, ta powinna być zobiektywizowana. Też na prawników współcześnie, nawet naukowców, też czekają różne pułapki. Stąd się bierze na przykład zakaz niektórych ról. Ja jestem sędzią w stanie spoczynku. Na przykład nigdy nie piszę opinii prawnych na użytek kogokolwiek. Dlaczego? Dlatego, że chcę zachować niezależność. To jest problem, że przy sile argumentu mamy większe obowiązki, gdy idzie o zachowanie naszej własnej niezależności. I jeżeli o tym zapomnimy, to wtedy standard prawa, który wypracowujemy, jest nie taki, jaki powinien być. I wreszcie argument siły. Są organy, które nawet jeżeli ich decyzja jest niemądra, jeżeli ich decyzja jest skorumpowana, jeżeli ich decyzja jest niewłaściwa, ale przemawia za tym kompetencja, oni argumentem siły mogą decydować. I to jest już problem wtedy demokracji i pewnych zasad państwa prawa, aby te organy, które działają argumentem siły, nie ulegały wygodnictwu, korupcji, żeby ich siła nie wyrzekała się jednocześnie argumentu racji. Wojna na interpretację trwa na naszych oczach. Nie jesteśmy jej czasem świadomi. Nie potrafimy jej odczytać. W tej chwili w księgarniach jest nowa książka Mario Vargasa Llosy, południowoamerykańskiego noblisty. On właśnie pisze. O, to się nazywa Ciężkie czasy, czas niepokoju, w każdym razie nowość na rynku. Ona pokazuje właśnie manipulację, w jaki sposób zasady prawa mogą ulegać manipulacji przy wojnie na interesowne interpretacje. Umieściłam tutaj logo. Logo tutejszej uczelni. To bardzo piękne logo. Człowiek zgarbiony, przygnieciony, podnosi się i prostuje. Odmienny, ułomny, niczyj. Tęczowy tworek, umieszczony w środku różnych grup, może od nich doznać wyciągnięcia ręki lub życzliwego słowa, a może doznać odepchnięcia i pozostawienia samemu sobie. Prawo, w zależności od tego, jak jest ukształtowane, może być inkluzywne i może być ekskluzywne. Prawo inkluzywne szuka największego wspólnego mianownika, aby w tym wspólnym swoim mianowniku, pod swoim parasolem zjednoczyć różne interesy i różną ochronę różnych grup. Prawo ekskluzywne opiera się wykorzystuje paradygmat, kto nie z nami, ten przeciw nam. Kto nie jest z naszą grupą etniczną, kto nie jest z naszą partią, kto nie jest z naszym ugrupowaniem, ekskluzywnie, nie z nami. Odmienny, ułomny, niczyj. Od zarania wieków prawo porusza się między dwiema koncepcjami. Prawo jako miecz silniejszego, ja, matura 1957 i ukończenie studiów w roku 61. Otóż ja wówczas pod rządami ówczesnego prawa byłam uczona,
że prawo jest to wola klasy panującej zabezpieczona sankcją przymusu państwowego. Ale później dojrzewałam już w innych okolicznościach i nauczyłam się, że prawo również ma inny nurt. Prawo jest tarczą chroniącą słabszego. Cały kompleks zagadnień związanych z ochroną praw człowieka, z istnieniem konwencji chroniącej prawa jednostki, konwencji o ochronie podstawowych wolności i praw jednostki, jest koncepcją prawa inkluzywnego, opartego o wizję tarczy chroniącej słabszego. Jednakowoż ta tarcza może być źle skonstruowana. Jakże długo, to Państwo znają, nie ratyfikowano w Polsce konwencji chroniącej osoby o niepełnosprawnościach. Jakże kiepsko z uwagi na brak zrozumienia implementowane są niektóre standardy ochrony na przykład konsumenta. Weźmy całą sprawę kredytów frankowych, można całą epopeę na ten temat napisać, dlatego że w prawie europejskim są chronieni, a u nas nie, bo się nie umie tego zastosować standardu. Może być tak, że tarczą się źle włada. Człowiek nie wie, że ma tarczę. Zapytajcie Państwo osoby, które biorą pożyczki w tych różnych kasach, łągi, bociany i tym podobnie, czy oni wiedzą, jakie prawa im przysługują? Oczywiście nie wiedzą. Nie wiedzą, gdzie sięgnąć po tarczę i nie wiedzą, jak tą tarczą się posługiwać. Tarcza może być za ciężka, dlatego że ochrona, której wymaga się, której udzieli, wymaga tylu formalności, że nie można do tego się dobić. Za drogi wymiar sprawiedliwości, zbyt opieszale reagujący, ta tarcza jest po prostu nieporęczna. Czasem miecz jest za ostry. Zbytnia punitywność prawa, nastawiona na zbytnią represję. Miecz bywa, przykład z ostatnich dni, obiegają doniesienia prasowe dotyczące na przykład kar, które wymierza sanepid za niezachowanie dystansu fizycznego. Ja podkreślam to, społeczny mamy zachowywać, fizycznego mamy unikać. Otóż ten dystans dla jednych się karze, na innych się patrzy pobłażliwie. Dlaczego na jednych się patrzy pobłażliwie? Ano to już problem korupcji w wykonywaniu prawa, w interpretacji prawa. Otóż władza. Jak działa tarcza w wypadku relacji jednostka-władza? Władza autorytarna nie lubi deliberacji. Ona wie lepiej. Nie tłumaczy się. Nie przedstawia swoich zamiarów w sposób czytelny. Unika wolnych mediów, dlatego że media są niewygodne. Trzeba się przed nimi tłumaczyć. Chowa to, co ma do schowania, bo w mętnej wodzie łatwiej coś ukryć. Jeżeli, tutaj powiem krytycznie wypowiem się o pewnych praktykach społecznych. Jeżeli zamiast deliberacji mamy 5-minutowe wystąpienia, jeżeli zamiast wysłuchania i zamiast ekspertyz mamy pozór prowadzenia debaty demokratycznej, wtedy w takim wypadku władza przybiera charakter arbitralny, a tarcza nie może skutecznie działać, natomiast miecz, owszem, siecze ostro. Ja zacytowałam pisarza południowoamerykańskiego, zacytuję wobec tego w tej chwili prezydenta Peru, jakoś tak to Peru dzisiaj za mną chodzi, z lat 30. Oscar Benavides, prezydent Peru. Otóż on mawiał: dla moich przyjaciół wszystko, dla moich wrogów prawo. W tych granicach pomiędzy wszystko i prawo mieści się właśnie margines standardu, który jest przez władzę arbitralną wykorzystywany wybiórczo.
dla moich przyjaciół wszystko, w granicach prawa nawet, bo jeżeli prawo ma szerokie widełki, to możemy tutaj tym prawem wybierać we właściwy sposób. Dlatego, że nie każde działanie w granicach prawa jest na granicach demokratycznego państwa prawa działaniem legitymizowanym. Bo w państwie prawa legitymizowanym działaniem jest nie tylko to, że jakieś działanie mieści się w granicach prawa, ale i to, że działanie, które mieści się w granicach prawa, a dotyczy sytuacji podobnych lub zbliżonych, ma być zbliżone do siebie. I to jest właśnie kształtowanie standardu w sposób proporcjonalny. Miecz i działanie władzy jest działaniem poprzez określone sankcje, zachowania, akty. Ale miecz bywa czasami utkany z bardziej subtelnej materii. Bywa utkany ze słów. Ja przedstawiłam nie bez przyczyny akurat w czasie tego wykładu. To jest tak zwana piramida nienawiści Laporta, która obrazuje, co się dzieje ze standardem, jeżeli w zarodku nie walczy się z agresywnym językiem, później łatwo doprowadzi do odrzucenia, izolacji. Przypomnijcie sobie Państwo mój slajd z tęczowym ludkiem, który jest w środku otoczony wrogim otoczeniem. Albo poda mu rękę, albo poda mu złe słowo. I ta piramida rośnie do góry. Dyskryminacja, przemoc, wreszcie eksterminacja. Przypomnijmy sobie, w czasie okupacji Żydów traktowano jak równoznacznik tyfusu, odczłowieczenie. Jeżeli ja podróżowałam kiedyś w latach 70., kiedy były ucieczki z Kuby do Ameryki Południowej, byłam akurat w jakimś porcie lotniczym i pamiętam szeregi uciekinierów z Kuby, które szły ewakuować się samolotami linii południowo amerykańskich do innych krajów. Szły w szeregach zorganizowanej demonstracji krzyczącej głośno guzanos, robactwo, odczłowieczenie. Dlatego musimy bardzo uważać na język i formę, a państwo, którzy mają misję, aby działać w kierunku tego, żeby prawo i stosunki społeczne nie działały ekskluzywnie i wykluczająco, tylko inkluzywnie i wkluczająco, a prawo, aby znaczyło gotowa do użytku sprawna tarcza, do państwa tę właśnie myśl, którą tutaj przedstawiłam, tę myśl dedykuję. Teraz, proszę państwa, będzie film. Mam zgodę na jego wykorzystanie. Proszę go posłuchać, a później skomentuję. Wyobraź sobie taką sytuację. Znowu jesteś w szkole podstawowej, w klasie masz Adriana, którego nie lubisz. Nie ma w tym nic złego, dlatego że nie wszyscy muszą się lubić. Jednak tego feralnego dnia dochodzi do przepychanek, do wyzwisk. Ty nazwałeś go pedałem, on ciebie Żydem, albo odwrotnie, to w sumie nie ma żadnego znaczenia. Dochodzi do przewracanek do pierwszej krwi, Adrian niefortunnie uderza potylicą w kant szafki, leje się krew, nakrywa was katechetę albo ksiądz, giną jakieś pieniądze i sprawa robi się grubsza, trafia do dyrektorki szkoły. Nie fakt jest taki, że dyrektorką szkoły jest mama Adriana. Nauczyciele, którzy również będą decydować o twoim losie, bardzo lubią swoją pracę, niektórzy boją się zwolnień. I teraz, jak myślisz, kogo tego dnia wypiekają ze szkoły? Adriana czy ciebie? Wypiekanie to ja. Ja wypikałam te słowa, które tam padają w pełnej okazałości. Pan Smarzowski używa języka barwnego. O czym mówi ten film? No, państwo akurat, pedagogika, szkoła jest państwu bliska. Otóż, jeżeli mama Adriana nie jest osobą jest osobą obiektywną, sama nie powinna rozstrzygać sporu, w której uczestniczył jej syn. Jeżeli mama Adriana jest dobrym, rozumnym kierownikiem szkoły, nie powinna wytwarzać atmosfery, w której grono nauczycielskie, aby się jej podlizać, załatwi sprawę Adriana tak, jak mama Adriana sobie tego życzy.
Proszę Państwa, ten film jest metaforą tego, o co chodzi w sporze z sądami. Sądy mają być niezależne i niezawisłe, oczywiście. Mają być też mądre, znające prawo, z tym bywa różnie. Ale w każdym razie kraj, który funduje sobie sądy zawisłe i który dba o to, albo nie dba dostatecznie o to, aby były to sądy niezależne i niezawisłe, funduje sobie na pewno państwo autorytarne i funduje sobie naruszanie reguł, które są na papierze. Funduje sobie działanie w kierunku standardu, który będzie odbiegał od tego, co powinno prawo znaczyć. A prawo powinno znaczyć zawsze prawo, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Że zacytuję kwiaty polskie tu Wimę. Otóż nie ma wolności, gdy władza sędziowska nie jest oddzielona od prawodawczej i wykonawczej. Ile sobie pan dyrektor życzy, żeby było 2 razy 2? I gdyby były połączone z władzą wykonawczą, sędzia miałby siłę ciemiężyciela. Tę prawdę znała jeszcze wielka rewolucja w wyniku w XVIII wieku, kiedy zaczęły się dopiero kształtować myśl o zasadach państwa prawa. Tę prawdę już znano. Pokazałam na tym slajdzie jednocześnie obok łańcucha sędziowskiego. Mam taki w domu, dostałam, kiedy odchodziłam z sądu. Otóż pokazałam jeszcze Państwu parasol z gwiazdami Unii Europejskiej. Dlatego, że nasz system, wspominam to, co powiedziałam na początku, jest systemem multicentrycznym i istnieją w naszym systemie możliwości, jeżeli źle działają, któraś z władz w Polsce działa, wtedy i narusza prawa człowieka. Jakie prawa człowieka? Nie mam tutaj możliwości mówienia, to jest temat na inny, odrębny wykład. Wtedy jest możliwość odwołania się do innych jeszcze sądów i trybunałów, bo i sądy, i trybunały są też multicentryczne. Sumuję. Jakie stereotypy towarzyszą zwłaszcza nieprawnikom, gdy idzie o myślenie o prawie? Utożsamiamy prawo z tekstem. To jest jak zegar wieżowy, złożony mechanizm, w którym uczestniczą również ci, którzy kształtują standard. Bez standardu nie ma właściwej ochrony, a prawo nie pełni dobrze funkcji tarczy. Interpretacja. Czy wolno nam interpretować prawo? Ależ oczywiście, że wolno. Mnie też wolno powiedzieć, że coś jest na przykład niekonstytucyjne. Na przykład twierdzę, że jest na pewno niekonstytucyjna część postanowień obecnie obowiązującego ustawodawstwa covidowego. Ale to jest moja racja, ale ja nie mam władzy zmiany tego. Natomiast powinien to sprawdzać niezawisły sąd. W prawie istnieje inkluzja, parasol prawa staramy się, żeby był duży i obejmował różne grupy, albo ekskluzja, parasol mały, wąski, chronimy tylko swoich, dla naszych wszystko, dla wrogów aż prawo. Władza arbitralna albo władza chroniąca. Mamy wybór jako obywatele. No, pośredni. Przemoc to nie tylko przemoc fizyczna, ale to również przemoc werbalna. I wreszcie problem skuteczności tarczy. Proszę Państwa, nie byłabym sobą, gdybym przedstawiając Państwu ten mini wykład, jeszcze nie miała jednej myśli z tyłu głowy. Starałam się, stawiając te problemy, które przedstawiłam w tych 10 slajdach, starałam się Państwu pokazać, że prawo to jest pewna sztuka, to jest pewna wiedza, którą trzeba umieć operować. I dlatego ostatnia przestroga. Nie dajcie się Państwo szarlatanom prawa. Ich jest dużo, ich jest wiele, dlatego że współcześnie dyskurs prawniczy, podobnie jak inne dyskursy społeczne, jest przedmiotem systemowych nadużyć. Bo tu cytat
z opracowania socjologicznego. Współczesny świat to świat niczym nieograniczonego rynku równolegle funkcjonujących źródeł informacji, których istnienie wspomagane jest przez nowe technologie. Różne źródła przekazują różne informacje dotyczące kształtu rzeczywistości społecznej, również prawa, a tym samym kreują różne obrazy tej rzeczywistości, również prawa. Obrazy, których prawdziwość lub fałszywość jest w gruncie rzeczy dla laika nieweryfikowalna, ponieważ jednostka nie ma na ogół żadnej możliwości dotarcia do faktów społecznych, do których informacje te się odnoszą, a jedyną dostępną możliwością próby ich falsyfikacji lub potwierdzenia jest sięgnięcie do innego źródła informacji. Ostatecznie jednostka skazana jest na konfrontację informacji pochodzących z różnych źródeł, a to może pozwolić na analizę doprowadzającą do wyłuskania z morza sprzecznych informacji pewnej wspólnej treści. Dlatego kończę apelem. Strzeżcie się Państwo szarlatanów prawnych. I obyście Państwo mieli w o godzinie próby szczęście trafienia na kogoś, kto nie tylko działa argumentem siły, ale także siłą argumentu w rzetelny sposób ukształtowanego. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję Pani Profesor.